weszłam w rolę w życiu trochę i byłam tak ubrana i tak się zachowywałam jak Gemma w Pitbullu, ale codziennie przed planem szłam sobie do kościoła się pomodlić, żeby dobrze mi poszedł dzień zdjęciowy. No i miałam czapkę z Daszkiem, położyłam tą czapkę z Daszkiem obok siebie i klęknęłam i się modlę. I ponieważ byłam ubrana, jakbym była rzeczywiście no, tak ze stadionu dziesięciolecia, to ktoś pomyślał, że chyba jestem biedną Ormianką i wrzucił mi 5 zł do tej czapki. A pani jest niższa niż mi się wydawało. Kto się boi Virginia Woolf? The Crown. Aladdin. Szekspirowska. Z żyjących Jane Fonda. Kim Basinger. Zagrałabym jeszcze raz z Al Pacino. Może z Jake Gyllenhaal. I Warren Beatty. Myślę, że teraz moja ostatnia rola w filmie It's Not Over, gdzie gram u boku Christophera Lamberta. I druga to jest Obława. W roli Elizabeth Taylor, u Lecha Majewskiego. Bridget bardzo cudowna, ponieważ miałam koszmarne uczulenie na kontakty, które były koloru niebieskiego. I po prostu myślałam, że oczy mi z orbit wyjdą. Więc bardzo cierpiałam. Plus do tego miałam perukę, która ważyła około 10 kg, bo miała takie koraliki metalowe. I po 2 godzinach na planie po prostu miałam tak straszny ból głowy, że było mi wszystko jedno. Też ta sama charakteryzacja, która była najcięższa. Mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że różnica w Stanach jest taka, że jest kilkaset osób, które zgłaszamy do castingu. Dostajemy sceny na 5 do 10 stron do nagrania następnego dnia, więc to jest bardzo szybkie tempo, mało czasu do przygotowania, mało czasu do nauczenia się na pamięć. A w Polsce, co jest fajne, że jest jednak trochę więcej czasu na to przygotowanie. Można się spokojnie nauczyć tekstu na pamięć. Często castingi są też osobiście z reżyserem castingu albo z reżyserem, więc od razu dostaje się fajne uwagi. Tak naprawdę to różnica tylko polega na tym, że tam są bardzo mocne związki zawodowe, tak zwany SAG. I te związki zawodowe chronią aktora w Stanach. Może różnica jest też taka, że są bardzo duże budżety w Stanach, więc tam tak naprawdę jedną scenę kręcimy 3 dni, co też jest fajne, bo można się skupić na tej scenie, mamy więcej czasu, a na przykład w Polsce pracowałam, gdzie jest po 8 scen dziennie. Więc to trochę było tak, trochę było zbyt duże tempo. Grać w dobrych projektach, pracować z najciekawszymi, najlepszymi i fajnymi ludźmi, filmowcami.